Zajebisty? Ja kupuję. Kupujesz? I ile to kosztuje? Wchodzimy teraz do Leap Motor. I tutaj mamy do pokazania coś naprawdę ciekawego, prawda? Dwa modele sedana i SUV w podobnej cenie oba są. Proszę. Włączone. A, zobacz, jak to fajnie się świeci, zobacz to. Ładne. Widzę. Ja ci powiem, mi się podoba. To jest najlepszy samochód, który widzieliśmy w tym przedziale cenowym. Mhm. Chodź. Bezramkowe te masz. Cicho, cicho. Idzie, idzie. Mam bezramkowe. To są bezramkowe drzwi. Do you like it? Electric. I don't want to make a problem to me because you will be bitching, looking for the charger. I knew you. Żona hejtuje, że ja będę robił problemy, to znaczy narzekał, jak nie będzie ładowarki w pobliżu. No jest fajnie, bo tutaj jest wszystko z metalu, a nie z plastiku. Nie wiem, po co to ekran, no bo słuchajcie, no ten jest taki do oglądania filmów, ja tego nie potrzebuję, to jest taki główny ekran, no mają wszystkie aplikacje chińskie, ale ogólnie nie chcę nic z tego. Jest on brany pod uwagę, ale taka jest reakcja żony. No. Tutaj jeszcze jest sedan. 700 km do siebie. Co ty gadasz? 700? No. God damn. 3 sekundy do setki. Sedan w szarej skórze, całkiem sexy. Też drzwi bezramkowe, podoba mi się to. No i co, Adrian, co się tu dzieje? No właśnie patrzę, że wiesz, że jak wyślesz mi adres na WeChacie, to mogę sobie wysłać na komputer tutaj, wiesz? Czyli jednak coś tam działa. No tu jest, wiesz, w miarę fajnie, że mam, wiesz, mam tu, że mogę wysłać ten... tu na ekran i wtedy sobie, wiesz, nawigacja leci z samochodu, nie? No ale dalej to do mnie nie przemawia, ten samochód. Co by? Zajebisty. Zajebisty? Ja kupuję. Kupujesz? I ile to kosztuje? 150. Aha. To tanio, ty. No to dlatego ci mówię, no. Czekaj, to ja go zobaczę z tyłu, może też kupię. Jak taka taniocha. Tutaj taki napis Leap Motor. To jest też 150, nie? On ma taki vibe z tyłu trochę Tesla, nie? No ale SUV też 150 i większy. No można się nad tym pochylić. No idzie jakoś przebidować z tyłu. Na tego, bo ja... Napiszcie, co myślicie. Pensjalnie. Tak czy siak żona będzie wybierała. Transformers Megatron. Znaczy może bez tych naklejek, ale fajne kolory mają te MG, nie? No, takie właśnie... Tylko ładne, M7 też ładne. Ładne są, to im trzeba przyznać. Ale najładniejszy jest, Adrian, ten Dongfeng W roboczy.
łapki w górę, komentarze, serduszka i zrobimy o nim film, tak? Będzie film. Słuchajcie, to jest auto niezniszczalne, najlepsze. Był roboczy. Tak jest. Podstawa chińskiej gospodarki, sukcesu chińskiej gospodarki. Baobei? Do you like Mianbaoche? Oh, you mean giving me this one? Okay, sure. Not this one, this one. Yeah, yeah, yeah. No, this one. No, this one. This one. No. Good. I'm driving a lot all the time.